Moi drodzy, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania, tak naprawdę przez większość tego czasu miałem nakreślony główny schemat. Problem był w tym, że nie wypełniłem go żadnymi szczegółami. I kiedy wychodząc któregoś dnia z zajęć ze studentami, mając laptopa, jakieś notatki, książkę, kurt kurtkę, powstał w mojej głowie pomysł. Dzisiaj już wiem, że to nie był intelekt mój, tylko ten zły duch, który podpowiada wam, co tak naprawdę nie powinniście dzisiaj robić, ale mówię, pójdę szybko do pokoju, przygotuję to wszystko w szczegółach, żeby jeszcze to dopracować. I w tym momencie dzwoni do mnie telefon. Oczywiście trzymam wszystkie rzeczy przy sobie, wyjmuję jedną ręką telefon, próbuję go odebrać, i w tym momencie niestety moja niezborność ruchowa bierze górę, telefon wypada, uderza o chodnik, rozbija się. Tak na marginesie nie sądziłem, że on składa się z tylu elementów. Pospiesznie go zbieram, składam, no i okazuje się, że pojawia się na ekranie rysa. Zastanawiam się, ilu z Was miało podobny problem. Ilu z Was, kupując nowy telefon, zastanawia się, jejku, żeby mi tylko nie upadł, żeby tylko się nie zniszczył. Idąc dalej, moi drodzy, gdybyśmy tak opracowali technologię elastycznej elektroniki, wówczas moglibyśmy nasz telefon o grubości kartki papieru zwinąć, schować go do naszej kieszeni, wyjąć, rozwinąć, zadzwonić, korzystać z jego wszystkich opcji. O ile świat byłby piękniejszy, gdybyśmy nie musieli się troszczyć o wszystkie nasze elektroniczne gadżety? Idąc dalej, moi drodzy, jak myślicie? Ile czasu spędzacie przed waszym komputerem, wpatrując się, kiedy uruchamia się wasza ulubiona strona internetowa? Ile czasu spędzacie patrząc, kiedy ściąga się wasza ulubiona książka, film, muzyka? Średnio 10% marnujecie tego czasu, wpatrując się w ekran. Pomnóżcie to przez stawkę, którą zarabiacie, którą macie na swoich umowach o pracę. Pomnóżcie to przez ilość dni w roku. Zobaczcie, ile pieniędzy marnujecie. Już pomijam ten aspekt, kiedy pojawiają się niecenzuralne słowa mające na celu przyspieszyć pracę waszego komputera. A gdyby tak całość tego komputera zmieścić na przykład w rzeczy wielkości zegarka, serwery, które obecnie stoją w naszych laboratoriach. Dorównywałyby prędkości tego zegarka. Gdybyśmy mogli na przykład wykorzystać technologię. Hologramu, do tego, żebyśmy mogli w odpowiedni sposób skalować ten obraz, nie tracąc jego jakości. Gdybyśmy mogli na dysku wielkości czubka, szpilki nagrywać nasze zdjęcia, ulubione filmy, filmy z wakacji, nie zastanawiając się w ogóle, czy jeszcze ja tam mam trochę miejsca, gdybyśmy, moi drodzy, mogli się tylko zastanawiać nad jednym. Czy kupując taki komputer w postaci zegarka mogę sobie pozwolić z ekonomicznego punktu widzenia na kupno baterii, która pozwoli nam pracować miesiąc, a może pół roku? Wielu z nas świetnie realizuje się zawodowo. Uprawiamy sporty ekstremalne, jeździmy na krańce świata, zwiedzamy, spędzamy każdą wolną chwilę z naszymi najbliższymi, z dziećmi. Natomiast wielu z nas ten świat uległ w gruzach kiedy dowiedzieli się, że mają raka lub jakąkolwiek inną nieuleczalną chorobę. I wówczas jedyną ich ekstremalną przygodą, wyzwaniem jest to, czy oni dzisiaj wstaną z łóżka i pójdą do łazienki, może ewentualnie wyjdą na balkon, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. To może tak Stwórzmy technologię nanorobotów. Nanorobotów, które podczas takiej typowej wizyty u lekarza, lekarz pierwszego kontaktu, wstrzykiwałby nam do organizmu. Roboty wielkości krwinki, które analizowałyby stan naszego zdrowia. Selektywnie usuwałyby komórki chore, zostawiając komórki zdrowe. Zróbmy sobie taki Star Wars po to tylko, żeby nie zadawać pytania w stylu. Panie doktorze, ile jeszcze zostało mi dni? Idąc dalej, moi drodzy, kolejny przykład. Po dzisiejszym spotkaniu wsiadacie do swojego auta, chcecie pojechać na afterparty, okazuje się, że nie macie benzyny. Podjeżdżacie na waszą ulubioną stację, okazuje się, że nie ma tam nawet kropli paliwa. Sytuacja powtarza się w Polsce, w Europie, na świecie. I co wówczas? Co wówczas zrobicie? Czy na kolejnego Teda? Mój syn przyjedzie dyliżansem i powie: Przepraszam, spóźniłem się, koń zgubił podkowę, trochę kulał, więc czekałem na pomoc. Czy auta koncepcyjne, które teraz są opracowywane w laboratoriach, w ogóle mają jakikolwiek sens? Co z alternatywnymi źródłami energii? Co na przykład z wodorem, który możemy obecnie przechowywać w butlach stalowych pod wysokim ciśnieniem? Czy wyposażymy. Te auta w tego typu broń, kiedy jakakolwiek stuczka na mieście może się okazać, że to będzie jeden z największych wybuchów w okolicy? Czy idąc dalej, czy te technologie w pierwszej kolejności opracują naukowcy na potrzeby przemysłu kosmicznego? Czy w związku z tym kolejne wakacje spędzimy na Marsie? A może naszą romantyczną randkę na Wenus w restauracji z widokiem na spadające gwiazdy? Moi drodzy, kto z Was uważa, że to, co teraz mówię, ma możliwość spełnienia się w ciągu pięciu, pięćdziesięciu lat najbliższych? Jeśli ktoś tak uważa, to proszę podnieść rękę do góry. Co tak naprawdę, dziękuję, co tak naprawdę stanowi wspólną płaszczyznę dla technologii, o których ja dzisiaj mówiłem? Elastyczna elektronika, panaceum na choroby społeczne, ultralekkie, ultrawydajne baterie, superszybkie komputery zminiaturyzowane, alternatywne źródła przechowywania energii, na przykład wodoru. Mój drodzy, jest to grafen. Grafen, który obecnie jest uważany za materiał, który rozpoczął już rewolucję przemysłową. Czym jest grafen? Moi drodzy, Grafen jest pierwszym materiałem dwuwymiarowym, składającym się tylko i wyłącznie z atomów węgla. Jak spojrzymy na niego z góry, przypomina plaster miodu. Ma dwa wymiary. Jego grubość to tak naprawdę średnica atomu węgla. Praktycznie materiał jest niezauważalny dla gołego oka. Jeśli chcemy go zobaczyć pod mikroskopem, również musimy zastosować bardzo zaawansowane techniki. W 2010 roku Aleksander Geim i Konstantinow Nowosielow otrzymali Nagrodę Nobla w tej dziedzinie za wyekstrachowanie i przebadanie grafenu. Udowodnili, że grafen odznacza się wyjątkowymi właściwościami mechanicznymi, chemicznymi i fizycznymi. Właściwości, które obecnie nie spełnia żaden materiał, który został odkryty na Ziemi lub zsyntezowany. W jaki sposób panowie to otrzymali? Moi drodzy, bardzo prosty. <laughs> Proponuję, że jak dzisiaj wrócicie po tedzie do domu, możecie zrobić taki test również. Wierzę, że większość z Was otrzyma grafen u siebie w domu. Potrzebujecie do tego dwie taśmy, samoprzylepne, ołówek, a tak naprawdę rysik z tego ołówka. Rysik musicie rozgnieść, umieścić między dwoma taśmami, dziesiątki, setki razy sklejać i rozklejać. Zaświadczam Wam, że większość Was uzyska grafen w swoich domach. Jedyną jego wadą jest to, że jego wielkość będzie ułamka milimetrów. Ułamka milimetra. Taką wielkość otrzymali również nasi nobliści. Z punktu widzenia aplikacji przemysłowej, praktycznie niemożliwe. Praktycznie niemożliwe. W 2012 roku profesor Piotr Kula z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej, zespołu, w którym również mam przyjemność pracować, przygotowaliśmy wspólnie projekt na przechowywanie wodoru właśnie w strukturach grafenowych. Przechowywanie wodoru na potrzeby właśnie transportu, tego nowoczesnego transportu kosmicznego czy naszego transportu motoryzacyjnego. I kiedy otrzymaliśmy projekt jego napisanie nie stanowiło dużego problemu w, tam, w, te, w tamtym momencie nam się tak wydawało. Ogromnym problemem dla samej realizacji stało się to, że nikt na świecie nie mógł nam zagwarantować grafenu wielkopowierzchniowego, grafenu, który miałby 4, 10, 20 cm kwadratowych. W związku z tym postanowiliśmy, że zanim zaczniemy realizować projekt, Opracujemy technologię jego wytwarzania. W tym momencie dysponujemy dwoma patentami. Jest to patent amerykański, jest to patent europejski na wytwarzanie grafenu na ciekłej matrycy. Niezależnie wyniki doprowadziły do tego, te pozytywne wyniki doprowadziły do tego, że założyliśmy własną firmę, która produkuje grafen i sprzedaje do czołowych ośrodków na świecie, które opracowują technologię, o których ja dzisiaj mówiłem. Ale my teraz mówimy tak naprawdę o czubku góry lodowej. Tam to wszystko, co się znajduje pod wodą, to my nawet nie mamy pojęcia, w jaki sposób grafen wpłynie na rozwój naszego przemysłu. Te technologie jeszcze nie istnieją. Te technologie nawet nie istnieją w naszych umysłach. One dopiero się rodzą. A jak ten grafen wygląda, który my syntezujemy w naszych laboratoriach obecnie? Tutaj macie przykład monokrystalitu, który ma średnicę około 1 mm. Z takich tysięcy monokrystalitów zbudowana jest powierzchnia wielko wielkopowierzchniowego grafenu. Obecnie produkujemy grafen o wielkości kartki A4. Kartki, którą codziennie wkładacie do waszych drukarek i zadrukowujecie ją różnymi pismami, dokumentami. Dobrze, ale ktoś z was może mi powiedzieć. Ciekawie mówisz. No, bardzo ciekawie. To tak trochę futurystycznie. A może byś nam powiedział na jakimś przykładzie jak to naprawdę będzie wyglądało? W jaki sposób ten materiał będzie działał? W jaki sposób nam pomoże? W jaki sposób przekonamy się, że zastosowanie tego grafenu, o którym mówisz, zmieni nasze życie? Będzie ono lepsze, szybsze, tańsze? Może będziemy wtedy mieli więcej czasu dla naszych rodzin? Moi drodzy, przygotowałem krótką symulację. Symulację, która pokazuje, w jaki sposób grafen możemy wykorzystać do budowy systemów, alternatywnych systemów do przechowywania energii, w tym przypadku wodoru. Natomiast zanim puścimy tą symulację, proszę, żebyście sobie wyobrazili, że jesteśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, w wielkości, wielkości atomu. Jeśli sobie to wyobrazimy, będzie nam łatwiej dotknąć tego grafenu, łatwiej wyobrazić sobie system, w jaki... Ten grafen będzie tutaj działał. W pierwszej kolejności syntezujemy grafen, tak jak mówiłem, atomy tylko i wyłącznie węgla, ogromna powierzchnia, którą musimy sfilarować po to tylko, żebyśmy nie uzyskali materiału, który mamy na przykład w naszych ołówkach, czyli grafitu. Następnie go poddajemy zwijaniu, i w tym momencie tworzą się przestrzenie przestrzenie, które łatwo są penetrowalne przez cząsteczkowy wodór. Wodór w kontakcie z taką powierzchnią ulega rozpadowi i jako proton przyłącza się do grafenu. Wszystko dzieje się pod ciśnieniem atmosferycznym. Tak zwany proces rewersyjny. Każdą ilość wodoru jestem w stanie oczywiście na jednostkę wagi wtłoczyć do tego grafenu i później ją uzyskać poprzez proste podgrzanie lub schłodzenie tego materiału. Wielokrotne. Wówczas nie ma możliwości, żeby w trakcie jakiejkolwiek stuczki ten materiał spowodował wybuch czy eksplozję. On jest w 100% bezpieczny dla naszego życia, stanowi nowy potencjał do transportu. Nie, nie tylko transportu takiego jak dzisiaj z domu do Nateda, ale takiego międzygalaktycznego dla statków kosmicznych przyszłości. Moi drodzy, zbliżając się już do końca tego dzisiejszego spotkania z mojej strony, Pragnę to podsumować. Wydaje mi się, że jeśli opanujemy technologię wytwarzania grafenu na wielkiej powierzchni, metra kwadratowego, który w naszym laboratorium zakładamy otrzymać w przyszłym roku, czy niekończącej się wstęgi o grubości o szerokości co najmniej jednego metra, który zamierzamy uzyskać za dwa lata, myślę, że ten skok technologiczny będzie odwleczony o 5, 10, 15 lat. Kluczowym zatem jest uzyskanie grafenu wielkopowierzchniowego. jeśli to się uda, jeśli to się uda, to mam do was gorącą prośbę. To będzie jeden z najważniejszych dni w naszym życiu, żebyśmy tego dnia nie spali za długo, bo może się okazać, że prześpimy rewolucję przemysłową opartą na grafenie. Bardzo dziękuję.